Witam wszystkich bardzo serdecznie na analizie kolejnej mojej partii z Teplic. Tutaj mamy rundę czwartą. W rundzie czwartej grałem z przeciwnikiem, który tam elo chyba w okolicach 2040 miał, także sporo niżej notowany. I generalnie muszę przyznać, że w tej partii miałem ból istnienia już cały dzień przed partią. Dlaczego? Jak tylko zobaczyłem, jakie pierdoły ustawia ten mój przeciwnik, to od razu mi się odechciało grać, ponieważ on grał wszystkie takie typowe zapieracze. Jakieś tam C4, tam konie F3, B3, no wszelkie takie pierdoły po prostu, żadnych głównych wariantów. A więc wiedziałem, że tutaj będzie duży, duży ból. Duży, duży ból cierpienia w tej partii. Więc, co przygotowałem? Generalnie stwierdziłem, że będę elastyczny. I teraz, zależnie od tego, co przeciwnik zagra, no to mam do wyboru różne systemy. Jeżeli grałby przez D4, to planowałem zagrać F5. Generalnie od tej obrony holenderskiej trochę odchodzę, ale stwierdziłem, że ze słabszym przeciwnikiem to chętnie bym tego Holendra zagrał, żeby trochę zakręcić, zamieszać w tej pozycji. Po C4 też planowałem grać F5, ponieważ to zazwyczaj przechodzi też do zwykłych sytuacji z tej obrony holenderskiej. Natomiast na G3, tak jak to poszło w partii, planowałem zagrać D5. W sumie też mogłem zagrać F5, ale jakoś to D5 mi pasowało. Przeciwnik goniec G2, to ja oczywiście sobie tutaj centrum zajmuję. Generalnie to nie było przygotowanie, ale z głowy takie logiczne ruchy grę. No więc tu się rozwijam dalej. Przeciwnik ustawia się na atak królewsko-indyjski. Ja stwierdziłem, że skoro przeciwnik chce mnie tutaj atakować na królewskim, no to należałoby się tak ustawić, żeby przeciwnikowi ciężko było atakować. A więc jak się tutaj ustawić, żeby przeciwnikowi ciężko było atakować? Wydaje mi się, że najbardziej problematyczne dla przeciwnika jest ustawienie przez G6, a więc tak też zdecydowałem się zagrać. Przeciwnik tutaj postanowił nie grać tak, jak to typowo idzie, w sensie nie chciał przygotowywać tego E4, tylko C4, czyli już cicha propozycja, że tutaj mogę wybić i wymienić hetmany, przechodząc do tak drętwej końcówki, co głowa mała. Ja oczywiście tutaj chciałem wygrywać, także goniec G7. Przeciwnik wybił, skoczek C3, to ja się rozwijam dalej, myślę, że tutaj same logiczne ruchy zrobiłem. Przeciwnik E4, czyli dalej zapieranko. E4 według mnie nie jest to najlepszą decyzją z jego strony, ponieważ sobie gońca tutaj zablokował, a dodatkowo na D3 zawsze pionek będzie słaby. Dlatego ja tutaj D4 zajmuję przestrzeń. Powiem tak, jeżeli taką pozycję bym dostawał w każdej partii czarnymi, no to byłbym mega zadowolony. Czarny tu z debiutu wyszedł bez żadnych problemów, także kompletnie nie mam na co narzekać. Zrobiłem sobie roszadkę, goniec F4. No to zagrałem sobie B6, żeby pionka C5 zabezpieczyć, a przeciwnik hetman D2. I tutaj zacząłem się dosyć mocno zastanawiać, bo ewidentnie widać, co przeciwnik tutaj chce zrobić. Chce zagrać goniec H6, żeby mnie tutaj dalej atakować na królewskim, żeby się pozbyć tego mojego czarnopolaka. I to jest pierwszy moment w tej partii, gdzie popełniłem ogromny błąd. Jaki tutaj błąd popełniłem? Przeceniłem możliwości przeciwnika. Mianowicie wydawało mi się, że to goniec H6 jest naprawdę przeogromnym problemem. Że jeżeli on pozbędzie się tego czarnopolowego gońca, to ja naprawdę mam tutaj srogie kłopoty. Natomiast okazuje się, że nic takiego nie ma. Właściwie ten goniec jest wcale nie taki dobry. Ten goniec wcale nie jest dobry, ponieważ strzela w pionka D4. Także właściwie jak się go pozbędę, no to wcale nie będę narzekał. Więc co tutaj trzeba było zrobić? Trzeba było się najpewniej dalej rozwijać, bądź też po prostu F6 ustawić i właściwie nie mam na co narzekać. Okej, tam przeciwnik sobie zagra, goniec H6 wybije, to ja królem odbiję. Kompletnie nie widać żadnych problemów. A z niezrozumiałych dla mnie przyczyn jakoś w mojej głowie ta groźba urosła do ogromnych rozmiarów. I co zdecydowałem się zagrać? Zdecydowałem się zagrać wieża E8 z planem goniec H8, co jest oczywiście głupie, ponieważ ten mój goniec dalej jest kiepski,
A za to goniec przeciwnika stwarza mi tutaj ogromne problemy. Także zdecydowanie nie jest to dobra decyzja. W Drakonie na przykład często grywa się tego typu manewr, ale wtedy to jest bardziej uzasadnione, ponieważ ten goniec jest wtedy aktywny, także szkoda go oddawać. A w tym przypadku to ten goniec jest kompletnie bezużyteczny, także nie powinienem w ogóle za nim tęsknić. Tutaj w partii poszło skoczek G5, ja zdecydowałem się tego skoczka wygonić. Generalnie rzecz biorąc dalej moja pozycja jest całkiem spoko, tutaj nie ma dramatu. Nie ma dramatu, aczkolwiek mogłoby być jeszcze lepiej, bo ja tu straciłem po prostu dwa tempa. Straciłem dwa tempa na zagranie wieża E8 i goniec H8, a nic konkretnego na tym nie zyskałem. Okej, więc F6, przeciwnik się wycofał koniem na H3, oczywiście z planem zagrania F4. Ja stwierdziłem, że dobrze będzie tutaj sobie podciągnąć skoczka, żeby ten skoczek włączył się do obrony, a więc zagrałem koń E5. Przeciwnik F4, oczywiście musiał to F4 zagrać, bo jeżeli tego nie zagra, to wybiję mu na H3 i potem wskoczę na F3, co będzie oczywiście kłopotem. Ja tu odszedłem skoczkiem na F7, wiadomo, z atakiem na gońca i F5. I to jest pozycja, gdzie się zaciąłem chyba na pół godziny. Generalnie ta pozycja jest tu no dosyć skomplikowana, wbrew pozorom. Na pierwszy rzut oka tego tutaj nie widać, natomiast naprawdę dużo się dzieje. Ponieważ nad czym ja się tutaj zastanawiałem? Kandydatów mam od groma. No bo tak, mogę zagrać G5, żeby zamknąć gońca. Mogę zagrać skoczek H6, żeby skasować gońca. Mogę zagrać skoczek E5, żeby ustawić skoczka na placówce. Mogę przestawić skoczka przez C6 na E5. Mogę zagrać goniec B7, żeby tutaj ewentualnie wieża po długiej przekątnej nie podwisała. Mogę zagrać goniec D7, żeby ewentualnie po goniec bije A8 tutaj odbić. Także jest od groma różnych możliwości. Na co ja się tutaj zdecydowałem? Generalnie, obiektywnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że zagrałem tutaj w porządku. To znaczy, ja zagrałem goniec D7 z planem takim, żeby tutaj E5 nie było problemem. Ponieważ po E5 zawsze mi podwisała ta wieża A8, co jest dosyć sporym kłopotem, bo to by, no bo straciłbym aż wieżę, a może zyskałbym za to figurę, także trochę materiału by mi brakowało. Przeciwnik oczywiście ma tutaj jedyną szansę, żeby mnie przyatakować, G4 z planem G5, to bardzo rozsądna decyzja z jego strony, natomiast ja postąpiłem tutaj skrajnie głupio. Mianowicie, tak liczyłem, a potem jeszcze trochę liczyłem, także tu naprawdę te ostre kalkulacje były chyba przez 50 minut albo godzinę w sumie i zdecydowałem się zagrać G5. Co tutaj wymusza G5? G5 oczywiście zmusza przeciwnika, żeby oddał figurę. Paradoksalnie przeciwnik się tutaj cieszy. Dlaczego, to zaraz sobie do tego przejdziemy. Co powinienem był zrobić? Trzeba było skasować tego gońca, zagrać goniec G7, przeciwnik musi hetmana ewakuować i teraz po prostu skoczek C6, z następnym skoczek E5 i tutaj właściwie nie mam na co narzekać. Ten skoczek przecież będzie naprawdę całkiem aktywny na polu E5. Atak przeciwnika się całkowicie tutaj nie rozwija, nie ma jakichś oczywistych słabości, także generalnie luz bluz, tak tutaj można powiedzieć w tej pozycji. Przeciwnik nic mi tutaj nie zrobi, także bawię się za darmo, a na skrzydle hetmańskim mam fajną przewagę 4 na 3, no i jeszcze u przeciwnika jest słabość, także generalnie, a i jeszcze co najważniejsze, ten goniec G2 całkowicie zamknięty, także po pozbyciu się tego gońca H6, no to moja pozycja byłaby naprawdę bardzo, bardzo spoko. Natomiast w partii zdecydowałem się na zagranie G5, co oczywiście zdobywa tutaj figurę. Natomiast okazuje się, że wcale nie jest to tak oczywiste, jakby się początkowo wydawało. Ja oczywiście tutaj liczyłem dosyć głęboko, ustaliłem, że forsownie przeciwnik nie jest w stanie mnie dojechać, a
A więc stwierdziłem, że spoko, no to sobie w takim razie tą figurę wezmę. Przeciwnik oczywiście nic mądrzejszego niż oddać tą figurę nie ma, no i skoczek bije G5. Natomiast okazuje się, że za figurę przeciwnik ma naprawdę przeogromną inicjatywę. Przede wszystkim jakie są tutaj groźby? Są jakieś groźby typu F6. E5, jakieś tutaj wejścia hetmana, konie F4, czy tam tego typu rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie figury wchodzą tutaj do akcji. Przeciwnik ma dwa pionki za tą figurę, więc właściwie do tyłu jest tylko o jeden punkt. I za jeden punkt to ta rekompensata jest naprawdę przeogromna, a te moje figury to kompletnie nie są w stanie nic zrobić. I co ja sobie stwierdziłem? Ja oczywiście zanim poświęciłem tą figurę, no to wyliczyłem sobie, że mogę zagrać goniec E5, no i pozycja jest spoko, przeciwnik tutaj nie ma forsownej drogi do wygranej. Oczywiście policzyłem ten wariant, który tutaj poszedł w partii, że przeciwnik wjeżdża tutaj hetmanem na H6, że ja sobie tutaj wieżą na H8 mogę sobie pobronić. No i generalnie rzecz biorąc, w dużym skrócie, że wszystko jest tutaj git, żadne tam hetman H5 nie działa, żadne F6 nie działa. Po F6 to w ogóle fajne warianty, bo tu okazuje się, że przez E6 uciekam. Także generalnie rzecz biorąc, nie ma tutaj forsownej drogi do wygranej, przeciwnik nie jest w stanie tej pozycji forsownie wygrać. Natomiast jednej rzeczy nie wziąłem pod uwagę, że przeciwnik tutaj nie musi mnie forsownie zajeżdżać. Przecież ja tutaj nie mam żadnej kontrgry. Nie mam żadnej kontrgry, a więc wcale przeciwnik się nie musi śpieszyć. I na tym tutaj polega cała zabawa, że przeciwnik kompletnie się nie musi śpieszyć. Przeciwnik się kompletnie nie musi śpieszyć, więc może sobie na przykład podciągnąć skoczka, jakiegoś tutaj gońca przestawić, G5 zagrać, tędy gońca wprowadzić. Po prostu pomału, pomału on jest w stanie mnie tutaj zajechać, a ja kompletnie nie mam żadnych kontrszans. I to jest bardzo zabawna kwestia, ale no z pewnością nie podobała mi się ta sytuacja czarnymi. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, mój przeciwnik tutaj nie był zbyt waleczny, tak jak to po przygotowaniu debiutowym już widziałem, także przeciwnik jak tylko zauważył, że tu może dać wiecznego szacha, to zdecydował się tego wiecznego szacha wlepić. Ja oczywiście nic mądrzejszego niż odchodzić nie mogę, no i w ten sposób ta partia się zakończyła po prostu trzykrotnym powtórzeniem pozycji. Możecie się zastanawiać, dlaczego się tutaj gońcem nie zasłoniłem, natomiast gońcem się tutaj po prostu nie mogę zasłonić, ponieważ hetman D6 wchodzi i teraz nie ma obrony przed F6 i jest pozamiatany. Także generalnie no, przeciwnik tak no nie umiał podjąć męskiej decyzji grania na wygraną i tutaj zdecydował zadowolić się remisem. Potem właśnie analizowaliśmy sobie wspólnie tą partię i ja pokazałem mu tutaj kilka planów do grania na wygraną i ten tak patrzy i tak, no miałeś farta, nie? Ja tak już mu tego nie powiedziałem, ale nie miałem farta, tylko ty grasz jak leszcz po prostu. Dobra, także generalnie rzecz biorąc, przeciwnik tutaj no, nic specjalnego w tej partii nie pokazał, tylko ja pograłem po prostu jak miernota ostateczna. Niepotrzebnie tą figurę brałem. Najzwyczajniej w świecie niepotrzebnie tą figurę brałem. Trzeba było po prostu pozbyć się tego gońca i grać na pozycyjną przewagę. Także zbytnio mnie tutaj poniosła ułańska fantazja, a nie zawsze to wzięcie materiału jest najlepsze. Oczywiście później sobie trochę to jeszcze z komputerem analizowałem. Komputer jest dużym fanem wzięcia tej figury, no ale wiecie jak to z komputerkiem. Komputerek się przez 50 posunięć pobroni perfekcyjnie i się wybroni, nie? Natomiast komputer tutaj proponował zagranie koń E5 zamiast goniec E5 i przyznam szczerze, że to mi nawet przez myśl nie przeszło. Wydawało mi się to być bardzo głupie ze względu na F6. Okazuje się, że to F6 nie jest aż tak bardzo głupie, ponieważ mogę tutaj oddać figurę i zgarnąć kolejnego pionka. A nawet tutaj jakiś skoczek D5 wchodzi, w każdym razie odzyskuje tu po prostu materiał.
Odzyskuję tutaj po prostu materiał i jest spoko. Czyli generalnie sytuacja materialnie się wyrównuje i też czarny ma jakieś szanse, żeby tutaj uzyskać przewagę. Natomiast przyznam szczerze, że jakoś nie doceniłem tej pozycji i wydawało mi się, że goniec E5 to jest w ogóle jedyna szansa, żeby się tutaj wybronić. No komputer mi udowodnił, że jest lepsza szansa. Czyli generalnie tak, żeby podsumować, bo tutaj kluczowa pozycja dla całej tej partii była ta po G4, więc tak, z praktycznego punktu widzenia najlepszą decyzją było koń H6, bo wtedy czarny ma drobną, ale pozycyjną przewagę, stabilną, generalnie przeciwnik nie stwarza żadnych problemów. Dobre było też wzięcie tej figury i obrona poprzez skoczek E5. Tutaj oczywiście trzeba zwrócić ten materiał, ale też czarny zostaje z przyjemnym plusikiem. Natomiast zdecydowanie niedobre było goniec E5, ponieważ goniec E5 kończy się powolnym zajeżdżaniem na skrzydle królewskim. Także tutaj generalnie był dramat. No, przeciwnik jednak bał się grać na wygraną i zadowolił się remisem. Ok, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnych. Także dzięki za uwagę i na razie, cześć!